Stolica mądrości. Mądrość to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności. Wielu powtarza, prawda leży po środku. Tymczasem prawda leży tam, gdzie leży. Maryja na obrazie jasnogórskim wskazuje, gdzie leży prawda. Chrystus, który powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus uczy nas patrzenia na ludzi, rzeczy, wydarzenia tak, jak widzi je On. To On posyła nam swojego Ducha Świętego, źródło prawdziwej mądrości, który prowadzi nas do całej prawdy. Duch Święty uczy nas Bożego instynktu w patrzeniu na rzeczywistość oraz chroni przed głupotą, która nie uwzględnia w ogóle Boga i nie bierze pod uwagę krzyża, śmierci i kruchości życia. Uczmy się od Maryi, stolicy mądrości, wykraczania poza doczesność i wytrwałego szukania prawdy. Prawdziwa mądrość wiąże się z pewną formą ofiary. Dlatego często powtarzamy, aby coś zyskać, trzeba coś stracić. Nie zawsze musi to być ofiara z własnego życia, całkowita rezygnacja z tego, co się posiada lub czego się dotąd pragnęło. Niemniej, kto pragnie posiąść mądrość, ten musi się zdobyć na określony dar z siebie. Maryja uczy nas, że prawdziwa mądrość jest również pewną formą milczenia. Kiedy człowiek zna niedostatki mowy i decyduje się na milczenie, wówczas wchodzi w lepszą i głębszą, bardziej autentyczną relację ze światem i ludźmi, którzy go otaczają. Z milczenia rodzi się również modlitwa, w której człowiek otwiera się na mądrość z nieba. Czy moje serce szuka takiej mądrości? Maryjo, Matko Nadziei, bądź z nami na naszych drogach. Naucz nas głosić Boga żywego. Pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, jedynemu Zbawcy. Spraw, byśmy służyli bliźniemu, otwierali się na potrzebujących, wprowadzali pokój, z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy. W obliczu szczytów, które przeszywają niebo i wyciągają swe ramiona w bezkresy, można niekiedy ulec nieładowi uczuć. Tymczasem, kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w górę od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie.